Musimy zabrać go z policyjnego, bo mi zawinęli. Dobra, to wyjedźcie, my się ogarniemy. Ile teraz? Lekko trochę nim pobałaganiliśmy. To sam on odżyty do... To usuń tamten, czekaj. Dam ci nowy. Albo ty mi podaj. W takim razie. Dlaczego chcą... No logiczna rzecz, no przecież jesteście przystami. Cześć moi drodzy, z tej strony Ospano, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, moi drodzy. Dzisiaj zaczynamy tak w niecodziennym stylu, moi drodzy, ale mam nadzieję, że podobał wam się ostatni odcinek. Jeżeli tak, kochani, to zostawcie przede wszystkim tutaj łapkę w górę, moi drodzy, 14 tysięcy łapek i kolejny odcinek już jutro. Moi drodzy, zapraszam was do lajkowania, zapraszam was do subskrypcji oraz chciałbym was zaprosić na swojego Instagrama. Tam mój lifestyle, widzicie jak ja żyję w realnym życiu. No i też, kochani, mogę wam zapowiedzieć, że w najbliższym czasie, moi drodzy, pojawi się vlog, którego tak bardzo chcieliście zobaczyć. Zobaczycie troszeczkę lifestyle'u z mojego prywatnego życia. Zobaczycie, jak mieszkam, zobaczycie może trochę Brunka, zobaczycie trochę Julki i zobaczycie troszeczkę treningowy tryb życia, więc... O, i jeszcze moją rodzinkę dalszą, więc, moi drodzy, fajne, małe zmiany, no i oczywiście większe zmiany na horyzoncie. Chyba kogoś wam brakuje. Widzowie w ostatnim czasie. Także kochani, sporo się będzie działo, dlatego myślę, że subskrypcja zasłużona. A teraz chyba mamy co robić, nie? Trzymasz się mocno? Trzymam się. Dobrze. Musimy kawałek odjechać, żeby nas te skubańce nie obszaili. Dobra. Dobra. Trzymaj się, będę jechał szybko, Nina. Trzymam się, raczej nie polecę. A szkoda. Żartuję. No wiem. Dobra, widzowie, bo ja tak ledwo słyszę na tym motocyklu. Jednak tutaj, wiecie, wiatr, wszystko, jeszcze bez kasku, moi drodzy. Jeszcze warkot silnika. Piękna sprawa, moi drodzy, ale właśnie chciałem gdzieś tutaj uciec z daleka od tego wszystkiego, co się dzieje, żeby na chwilę odreagować i nie wiem, zapytać się, co tam słychać. Trochę ryzykownie, bo jakby zobaczył nasz John, to miałbym sporo kłopotów. Ale moi drodzy, no... Czasami trzeba podejmować takie wyzwania, nawet w takich ciężkich momentach jak teraz, ale trzeba. Nie zobacz tak daleko, zaraz będziemy na miejscu. Moi drodzy, jesteśmy w Sandy, rzadko tutaj jesteśmy w tym Sandy, ale w końcu nam się udało dotrzeć. Tu jest takie fajne miejsce, widzowie. Jak tu zjechać? Myślę, że jest tu jakiś wjazd. Mam nadzieję, że nie jesteś na mnie zła, na to mało porwanie. Nie, no nie mam nic przeciwko. Bardzo ładne miejsce wybrałeś. Chociaż na chwilę można się wyrwać od tej codzienności. Co tam słychać? Długo cię nie było? Teraz ci opowiem. W sumie mamy trochę czasu. Ale mam nadzieję, że nikt nas nie wiedział, bo jak Johnny się dowie, to nie będzie tak przyjemnie. Może byłaś tu kiedyś? Nie. W sumie też tu jestem pierwszy raz. Może tam się przejdziemy? Możemy. To dlaczego cię nie było? Wolałam się nie pokazywać przez ostatni czas w klubie. Przez Johnego? Tak. John zaczął być bardziej podejrzliwy do mnie i chyba zauważył, że przeszukiwałam mu rzeczy. Kurde. Już nawet zapomniałem, że cię o to prosiłem. Może to był głupi pomysł? Nie no. Posiedziałam trochę w domu, wiesz. Jak jestem w klubie, to czasem się złości, że gadam z innymi. To ciekawe, co bym powiedział teraz na to, że jesteśmy tu razem, co? Powiesiłby nas na sznurku. Pewnie tak, ale... Ja tam się tego nie boję. Lubię podejmować ryzyko. Ja też lubię, ale nie względem Johnego. To się kiedyś skończy, wiesz o tym? Chciałabym. 3 lata wytrzymałam, ale jak na razie to wiesz. A myślałaś o ucieczce? Nie mam gdzie. W sumie też racja. On to już dużo wie na mieście, nie? Mieszkam razem z nim, więc nie wiem, gdzie miałabym się podzieć. Mieszkasz z nim dalej? Tak. Upsi, upsi, widzowie, upsi. W ogóle siedzi w domu? Siedzi. Tak lubi znikać, czasami wieczorami wraca do domu. Czasami pijany na przykład i wtedy jest nieco ciekawy, ale jak go poznałam, to był inny. Tyle powiem. Jak my wszyscy. Jest lepiej chociaż teraz? No, trochę się uspokoił. Myślałem, że będzie bardziej zdenerwowany. Chodzi o tym wszystkim, co się ostatnio dzieje u nas w klubie. Pewnie słyszałaś. Nawet mi nie mówi zbytnio. Od Weroniki słyszałam. No. Właśnie, to trochę się dzieje. Nawet nie wiem, czemu cię tak zabrałem, tak szczerze, to był impuls, ale cieszę się, że chociaż mamy taką chwilę, żeby pogadać i trochę odpocząć. Dobrze cię zobaczyć po tym czasie. No, trochę się zmieniło. Teraz już jestem jednym z nich, jeszcze trochę i... No właśnie, widziałam naszywkę z tyłu. Zaczęło się. Co to za gościu, widzowie?
dziwni ludzie tutaj są. Sandy, to by pomyślał, że to będzie normalnie. Ten, bo jakbyś chciała uciec, to wiesz, to możemy coś pomyśleć. Znam kilka miejsc, nie miałabym nic przeciwko. W których mogłabyś się zatrzymać, tylko trzeba by wybrać dobry moment, wiesz, na tą ucieczkę. Oczywiście pomógłbym ci, ale musielibyśmy strasznie uważać na to, nie? Wiem o tym. Jak się zorientujesz rzeczywiście, to źle się to skończy. Jakbym zniknęła, to coś czuję, żeby szukał po wszystkich, gdzie jestem. Pewnie tak. Myślisz, że byłby w stanie coś mi zrobić teraz, kiedy mam kamizelkę? A nie wiem nawet. Kurde, wiem, że może to nie jest dobra chwila, ale też się chciałem ciebie o coś zapytać. Słucham. Czy Johnny kiedyś wspominał coś o Raiderze, tym moim Raiderze? Wiem. Tak, wspominał. Ale jeszcze za jego życia, czy już po fakcie? Za życia. Mówił, że zazdrości mu takiej posady, którą ma. Więc... Mhm. Ale jakoś nie negatywnie o tym mówił, tylko że zazdrości. Ale nic nie wspominał, że może coś by, nie wiem... Nie, o takich rzeczach bym się nie spowiadał. Po prostu staram się to jakoś głowie poukładać. Coś mi nie gra, wiesz. Mój staruszek, on wcale nie był aż takim alkoholikiem, jakby... Nie miał aż takiego problemu, nigdy się nie upijał przede wszystkim sam w swoim mieszkaniu do utraty przytomności. Wiadomo, każdy gdzieś tam piwo wypije, jakieś inne rzeczy, ale to nie wyglądało, jakby staruszek był tam sam. Zastanawiam się, kto mógł do tego doprowadzić, ktoś, kto wiedział, jak spędza czas i ktoś, kto jest blisko. Nie wydaje mi się, że to była po prostu taka ten... Nie chcę o tym mówić, ale coś mi się wydaje, że John mógłby być zdolny do takich rzeczy. Nie chcę go osądzać bezpodstawnie, ale myślę, że... Jest zdolny. Widziałam go podczas, jak miał napady agresji. Mhm. A powiedz mi, on zauważył, że on ostatnio często się przebiera i jeździ takim swoim samochodem, takim, wiesz... Wiem. Wiesz, o co chodzi z tym? Mówił coś o starym życiu, ale za bardzo się nie zagłębiałam w to. Może nie powinnaś rzeczywiście, może za dużo cię rzeczy prosiłem, ale powiedz mi tak szczerze, skoro chcesz od niego uciec, to czujesz coś do niego? W takim czasie... Już chyba niezbyt. Poznałam się z nim 3 lata temu, więc kiedyś coś czułam, ale teraz, jak się stał taki, jaki jest, to nie ma już tej iskry. Mhm. Jestem z nim, bo się go boję i z przyzwyczajenia. To niedobrze. Posłuchaj mnie. Jak będziesz gotowa, to daj mi znać, to ci pomogę od niego uciec. Podejmę to ryzyko. Ale... No, super, jeśli by się udało. Tylko, że musimy sobie wtedy bezgranicznie ufać. Bo to będzie bardzo niebezpieczne dla nas. Zdaję sobie z tego sprawę. Spróbuję coś przygotować, zaplanować, podowiadywać się. Ja na razie nie mogę węszyć, bo patrzy na mnie i analizuje każdy mój krok. Jakiś problem? Nie, to moja miejscowa. Co wy to robicie? Spieprzaj. Czego? No odejdź. Czego? No odejdź, możesz? O, no dobra. Dziwni ludzie tu są. Dlatego jest to skrajnie bezpiecznie. Bo nikt normalny by się tutaj nie zapuszczał. Racja. Kurde, szkoda, że mamy tak mało czasu. Chętnie bym cię gdzieś zabrał. Żebyśmy, a ja bym chętnie z tobą pojechała. Żebyśmy mogli więcej czasu spędzić. Kurde, coraz więcej ludzi. Może powinniśmy powoli wracać. Wyklarujemy jakoś to wszystko i... Tylko się po raz kolejny skaczy. Chyba ma takie hobby. Powinniśmy wracać. Słuchaj, nie wiem gdzie cię odwieźć, bo do klubu to będzie głupota. Może gdzieś do miasta i wezwiemy taksówkę? Możesz mi pod szpital zawieźć. Stamtąd będę miała blisko. Dobra, to chodź. Kurde widzowie, no jest ciekawie, no. Widocznie Inna też wykazuje jakieś zainteresowanie w stronę Huntera. Nie, no to kik zeznaj. Nie. Ale no nie możemy nic na razie więcej zrobić. Fajnie, że jest takie zainteresowanie z dwóch stron, ale jest to zbyt ryzykowne, moi drodzy. Ta sama akcja już była tak ryzykowna, że nawet nie wiem, czy nie jesteśmy lekkomyślni aż tak. A próbowałeś mu kiedyś powiedzieć, że chcesz odejść? Próbowałam. Co, nie zgodził się? Źle się to dla mnie skończyło. To znaczy, co zrobił? Wyszłam z podbitym okiem. Poważnie? Tak. Skur... Wiesz, że to do niego wróci. Wiem. Powiedział, że jestem jego przynależnością i nie odejdę. W sumie nie było najgorzej, no następnym razem jakoś bardziej to zaplanujemy niż takie spontane... Ty, poczekaj, uważaj, ktoś przyjechał. Cholera, przecież no to jest teren Lost of Sandy, jak nas zobaczymy razem, to będzie nieprzyjemnie. Chodź, dawaj, musimy się szybko stąd ewakuować. Kurde, widzowie, no przecież tu lości jeżdżą. Sorry, że tak niszczę ten cały klimat, ale... Nic nie szkodzi. Poczekaj, dawaj,
Pojedziemy inną trasą. Pojedziemy jakąś nieoficjalną drogą, dobra? Dobra. Dobra, widzowie, jedziemy. Kurde, ale akcja. Zapomniałem o tych losach, tej moi drodzy. Lepiej, żeby nas nie widzieli. Dlatego pojadę, moi drodzy, tymi się tutaj dróżkami. Swoją drogą nie byłem tu w Sandy jeszcze, tak bardziej się rozejrzyj. To miasto się fajnie rozrosło. Także można coś tu podziałać. Trzymaj się, będzie trochę wyboiście, ale bezpiecznie za to dla nas. Trzymał się ciebie, nie spadnę, spokojnie. No właśnie, no właśnie, widzowie. O, cholera, widziałaś to? Widziałam. To Johnny? Nie wiem. Tak, to Johnny, cholera. Trzymaj się. Kurde, zawrócił. Kurde, widzowie. Trzymaj się. Trzymam. Jedzie za nami. Ja pierdzielę. Dobra, zrobię coś bardzo głupiego, ale jedyne, co mogę teraz zrobić. Trzymaj się. Trzymam się mocno. On tym autem tu nie pojedzie. O! Dało się? Cholera. Widzisz? O wilku mowa, kurde. No, musimy wracać, Nina. Bo to się może źle skończyć. Ja pierdzielę, jeszcze gość tutaj jeździ po Sandy. Może dostał info, że tu jesteśmy, moi drodzy, i nas szuka. O nie, oby nie, moi drodzy, oby nie. Może być taki lala? Może być. Tak? To tak zrobimy. Dobra. Fajnie było nawet, mimo że gonił nasz czas, to było bardzo przyjemne. Ja odczuwam to tak samo z tej strony. Dobrze, jeszcze się zobaczymy, ale nikomu nic nie mówmy w klubie. Fajnie było cię widzieć. Miło było, dziękuję. Uuu, widzowie. Na razie, uważaj na siebie. Do zobaczenia. O kurde, widzowie, dzieje się, ale dobra, spylamy stąd. Ja pierdzielę, widzowie, co żeśmy odwalili, ale dobrze, no takie rzeczy też są nam potrzebne. Kurde, kochani, tylko wiecie co, ja nie jadę do mieszkania, bo się boję tam jechać i jadę znowu do warsztatu. Kurde, ale akcja. W takim razie jadę na warsztat, przespać się i jutro już wracam do obowiązków. Kurde, no powiem wam, że te kobiety potrafią nam namieszać w planach i we wszystkim, moi drodzy. No. Hunter jest młody i podatny na wszystko bodźce postępne na tym świecie. Jak się to zakończy? Zobaczymy, kochani. Dobra, wjadę sobie do garażu. Widzę, że to automechanika tu dalej jest. Grayson i Wagosie przyjechali. Cześć. Cześć, Grayson. Co ty robisz? Cześć, zajęty jesteś? Potrzebujemy cię na klubie. Akcja jest. Szybka robota. Cholera, no dobra. Już sekunda. Co tam? Okej. Okay. Młody. Tak? On ci pokazywać, że on samochód chce ci zniszczyć. On nie chce pieniędzy, on chce zniszczyć samochód. Skąd znasz migowy? Uczyłem się, jak byłem młody. Kurde, ale wiecie, że to będzie was kasa. 5 koła na start. Ty... Kasa? Tu? Kasa? Moni? Kasa? Kasa? Okej. Okay. Okej. Okay. Mówiłem, żeby kasa, no to dawać. On się zgadza, on chce zniszczyć samochód. No to dawaj. Dawaj kasę, to biorę to auto. Dobra, to rozumiem. Git. Ty Grayson, ale nie będziesz się chwalił kolegą, co? No mówiłem ci już coś, nie? Nie. O, to auto już nie ma. Dobra, kurde, git. Dobra. Ty, ej! Kolego! No? Kasa. Łap. To za ostatnią robotę. Dobra, ja ci potem jutro dam kasę za tego wona. Dobra, dobra, jest git. Słuchaj, tam przyjechało kolejne auto, ale dzisiaj już odpuść, jutro się tym zajmiemy, co? Znaczy, no ja dzisiaj przyjechałem busy naprawić, bo mi padł tu bus i busom to zreanimować. Dobra, ja muszę uciekać, na razie. Hello. Opie, mamy klientów w postaci wagosów. Opie, już dwie fury nam dali. Biznes się rozwija. No wiesz, no jak na pierwsze zdania spoko, tylko że to ja, też nie możemy robić szybko i bezpiecznie. Dobra, co tam się dzieje? Johnny chce się pozbyć szpiega, zdrajcy. Ta, teraz? Mhm. Kurde, wybrał sobie porę, no dobra, to jedźmy. Kto tam jeszcze jest? Parę osób. Wiesz co, nie wiem, bo sam leciałem na szybko do klubu i powiedzieli, że mam jechać po ciebie. Dobra, muszę wam dać mój nowy numer. Aha, nowy telefon. Ta. Dobra. Dobra, jedźmy tam szybko, widzowie. A, wyprzedzę sobie Graysona. No, policja znowu, moi drodzy. Cześć, Vera. Cześć, cześć. Gdzie są chłopaki? Na tyłach. A Johnny? Cześć. A Johnny nie wiem. O,
Co, co? No witam się z tobą, Guburze. Amortyzatory w motocyklu sprawne masz? Bardzo, a ty? Bardzo dobrze. Szykujcie się, zaraz jedziemy. Mhm. Ale gdzie? Co mamy szykować? Wody. No? Patrz. Co? Słuchaj. No? Skoro nie ma już Davida. No? Jestem coraz bliżej bycia wiceprezydentem, wiesz co to oznacza? Mhm. Więcej możliwości. Ja. Mogę liczyć na twój głos, prawda? Zasłużyłeś? A myślisz, że nie? No nie wiem, pytam ciebie. To dobrze dla tego klubu. No to może sporo będę namieszać. Trzeba to przegadać z Robertem na wszystko. Johnny jakiś kurzony. Zauważyłem, jakiś nie w humorze, nie? Proszę, dobuksuje. Coś mu definitywnie nie leży, chyba nie może namierzyć Davida, nie? Tak, miał gówno w majtach. Tak. Czy oni po niego poszli, ta? Tak. Dobra, spróbuję do niego zagadać. No my jesteśmy gotowi, co robimy? Idziemy na egzekucję. Tak oficjalnie? Kiedy tu tyle policji się kręci? Aż nie oficjalnie. Tak to żeś powiedział, jakbyś to już zaplanował i gdzieś napisał o tym. Wszystko w porządku, Johnny? Bo jakiś naburmuszony jesteś. Coś takie obkurzone felgi masz w motocyklu. Z piasku. Oho, czyżby wiedział? O kurde, oby nie, bitubie. Ajajaj. Mordy kasztanie zasną, jak idziemy na egzekucję. Dobra. Johnny, mam nadzieję, że wybrałeś dobre miejsce. Spakowali go już. Chyba jedziemy, widzowie. Czekajcie na bursa. Na wana czekajcie, zaraz wyjedzie. Ej, kazali na busa czekać. Johnny, czekaj chwilę. John, zaraz wyjedzie. Dobra. Jademy. Kurde, Johnny chyba jest na mnie zły, widzowie. Jak to wszystko wygląda. Jedzie ten bus za nami? Dobra, jedziemy, widzowie, jedziemy w szyku na wszystko. Młody! Tam! Ubezpieczajcie tyły, ubezpieczajcie tyły. Dobra, jedziemy za ciężarówką. Zawracam na ciebie. Tam. Jedź! Tak, co siedzi. Widzę. Czy mamy się spodziewać kłopotów, czy co? Raczej nie. No dobra, widzowie, no to jedziemy na raz, zobaczymy dokąd. Kurde, gdzie my jedziemy, widzowie? Na tamę, na bank jedziemy. A na słynie z takiej rzeczy. W sumie dawno tego nie robił nikt tam, więc... Co się stało? Zgasł mi, jedź. Dobra. Zgasł światło, młody. W sumie już jest taki młody. A skończ się z tym młodym, staruchu. Przyzwyczajenie. Dupa ci spleśniała. A ty gadasz. No jest taki stary pryk z ciebie. Aha. Zardzewiała w sumie, nie spleśniała. Spleśniała to cię od urodzenia, bo się nie myłeś, brudaszy. Pociski, widzowie. A, zgasiłeś. Co? Nie. A. Dobra. Halo, usiadam. No już, bez głupich ruchów. Już. Raz, dwa. Wysiadaj. Idziesz. Jazda, przed siebie tam. Naprawdę. Raz. Już, jazda. Idziesz. Czemu by to jest? Było warto, czy nie? Oj, Gary, tu się kończy twój los. Coś jeszcze masz nam do powiedzenia? Stracie skasują. Przyjmuję to na klatę. I tyle? Dobranoc. On się pośpieszył z tym? Nawet z nim nie pogadał. Johnny się nie pierdzieli. Na górę! Co się dzieje? Będziemy mieli wjazd! Jaki wjazd? Kto? Naszego byłego wiceprezydenta ekipa, Davida. Skąd ty o tym wiesz? Na motocykle. Nada kilka osób. Co jest? Ty, Johnny, to jest ten twój wjazd? Zastrzeliliśmy jakiegoś bezbronnego gościa. No to jest. Ja pieprzy. Johnny, bezdomnego zrobiłeś. Bezbolek, bezpieczny był. Powinniśmy stąd uciekać. Chyba tak. Mordę. Ty, tam jest jeszcze jeden. Johnny! Co ty robisz? Nie. Już nie ma. Przecież on szedł. Tylko szedł. Cholera, Johnny! Dobra, możemy stąd uciekać, zanim będą jakieś problemy? Musimy. Co ty gadałeś o tym wieży z Davidem? Teraz to trzeba posprzątać, panowie. Będzie na nas, cholera. Ja pieprzę. Co tu się stało, widzowie? To było absurdalne, moi drodzy, jakby David szykował jakiś wjazd. Jedziemy za wami. Sugerowałbym wyjechać inną stroną, skoro były tu strzały. Właśnie. Nie dyskutuj z nim, bo wiesz, jak się to
Tragedia. Aha, kulą w łeb, tak? Zomny zabić, rozumiesz? Co się dzieje? Dobra, to był absurd, co się teraz stało. No nic, to, takie bardzo szybkie decyzje, widzowie. To było chyba najszybsze rozprawienie się z jakimś tym... Ten, ciekawe, co Johnny z niego wyciągnął podczas przesiadowy w tamtym pomieszczeniu, ale dobra, jedziemy, no. Zobaczcie, jak jest ciemno, widzowie, ale jedziemy. Tylko grobowa cisza nastała trochę, nie? Już możemy włączyć światło, nie? No i co? Jakieś info dostał, moi drodzy, i spokój. Co to było? Może to był jakiś bait, moi drodzy? Może on ma jakieś złe dojścia, ten Johnny? Co, on przyspieszył tak, moi... Ale przyspieszył! Co jest? Coś tak nie utrzymamy szyku. Co jest, moi drodzy? Dobra, jedziemy. Nie, ten Johnny dzisiaj jest jakiś, moi drodzy, taki dziwny. Czy on tak przyspieszył? Do klubu jedzie. Chyba. Nie wiem, zero komunikacji, nie wiadomo o co chodzi, widzowie, jakieś przyspieszania. Jestem strasznie zmieszany teraz z tym, co się dzieje. Nie wiem, śpieszyliśmy się po coś, czy po prostu tak? Czemu tak się śpieszymy, o co chodzi? Nie będzie to interesować, możecie wracać do domu. Jak? Co? Co, widzowie? Co powiedział? Ty, co? Co mu się stało? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie powinno cię to interesować, pajac. John, co się stało? A temu co jest? Nie mam pojęcia. Co jest? Co ty, Johnny, robisz? Ej! Powaliło cię! Hunter, uspokój się. Hunter, spokojnie. O kur... Co, ty będziesz czekał? Chcesz tak to załatwić? Psie, zamknij mordę, psie! To się bawmy! Cholera! Johnny, ja nie chciałem aż tak! Johnny, słyszysz? Spokój, spokój! Johnny! Zamknij mordy i wypi***aj stąd, w podskokach! Do jutra macie tu nie być, rozumiesz? Jutro przychodzisz grzecznie! Aha. O, jedz. Nie, no nie mogę. Yeah! Na razie, chłopaki, do jutra. No dobra. Dobrze. O kurde, widzowie. Przerąbałem. Co jest, widzowie? Jakiś SUV jedzie. Do niego wsiadł. Cholera, mam się czegoś bać? Ja pierdziel, ale moi drodzy, pobiłem Johnny'ego, czajcie? Sprałem Johnny'ego, moi drodzy. Ja dzisiaj znowu będę spał w warsztacie, wiecie? Tak, jadę do warsztatu, moi drodzy. Śpię w warsztacie dzisiaj. Ja pierdziele, wciulałem Johnny'ego, moi drodzy. O nic, widzowie, muszę sobie to wszystko poukładać, żebym nie miał jakiś... Nie wiem, no muszę to jakoś rozwiązać teraz, kurde, bo na oczach wszystkich sprałem Johnny'ego, moi drodzy. Cholera, nie wiem co dalej. Co jest? Halo? Wszystko w porządku? Ty taksówkarz! Pomóż mi wstać! Zabierz mnie do warsztatu! Tam gdzie byłeś? Cholera! Mój motocykl! Zabierz mnie! Jedź szybko! Do warsztatu tutaj! Widziałeś to auto? A? Widziałeś to auto? No! Jakieś świetne auto! Tablicę widziałeś? Tu na lewo! Dobra, wystarczy! Proszę! Za darmo! Ej! Ej, ty! Co ci się stało? Nie dzwoń po żadną karetkę. Mój motocykl. Jest tutaj skrzyżowanie dalej. Jedź po niego. No, dobra, a co z tobą? Co z tobą? Ja sobie dam radę. O kurwa. Młody? Co ci się stało? Hunter! Grayson... Co ci się stało? Cholera! Wjechali we mnie! O! Nie wiem... Jakiś SUV... Wyskoczyli i... Bili mi tak niedaleko. Cholera, młody, dzwonię na karetkę! Nie! Jestem pobijany! Żadnej karetki! Żadnej pieprzonej karetki! Jak zbite jabłko! Żadnej karetki, bo... Cholera!
Za dużo mamy problemów. Kto mógł to zrobić? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ktoś na pewno. Cholera. Muszę odpocząć. Kto mógł to do cholery zrobić? Nie mam pojęcia. Zabiję. Nie rób nic głupiego teraz. Nie mów w klubie, że to się stało. Nie jest tak źle. Naprawdę nie jest tak źle. Mój motocykl jest cały. Moi drodzy, wybaczcie, że mnie tak długo teraz nie było, ale no widzicie, jaka jest sytuacja. Ktoś w nas wjechał, kochani, i zrobił to, co zrobił. Niestety, nie wygląda to dla nas zbyt dobrze. Możemy się domyślać, ale czy jest sens rzucać oskarżeniami teraz? Możecie napisać w komentarzu, jak myślicie, kto to mógłby zrobić. Ale widzowie, no głupio coś teraz mówić i robić, nie? A jak to wygląda? Źle. Cholernie źle. Tragicznie. Kto by chciał tak zrobić? Nie wiem, mam małe przypuszczenia, ale pogadam na osobności. Muszę usiąść. Młody, zostawisz nas na chwilę? Myślisz, że to mógł być on? Nie mam pojęcia. Nie chcę nikogo obwiniać za to. Jest to jeden, miałby pretekst niby, ale... Jaki pretekst? Cholera, pamiętasz jak wzięliście tego gościa tam na zaplecze? No. To nie wiem, co mnie odwaliło i wziąłem nie na motocykl i pojechaliśmy do Sandy. Cholera, no i co robiliście dalej? Nic, gadaliśmy. No ale myślisz, żebyś się to, o tym dowiedział, tak? No. Nie było go przecież w klubie. Chyba nas widział. Jak was widział, gdzie? Jak wracaliśmy, to przyjeżdżał niedaleko, mógł nas zauważyć. Niedobrze. Ale, no nie wiem, no, wpieprzyłem mu w klubie, nie? Przy wszystkich. Nawet nie wiem, jak to się stało po prostu. Silna pięść. No, odruchowo, wiesz? Źle się z tym czuję. Powinienem być nie bardziej... Nie powinienem tego robić. W klubie pewnie gadają. Mi się to podobało. No, ale kazał mi wypieprzać. Ale mi się stawili za tobą. Powinieneś się cieszyć. Ludzie zaczynają zauważać, że John jest głównym, a nie prezydentem. Ale mam taki ciężki czas, to nie powinno mieć miejsca. Wyjdziesz z tego. To już nawet nie o to chodzi. Zobacz, jak my głównie siedzimy. Wszędzie tylko kłótnie, bijatyki i niepotrzebne rzeczy. Ja teraz, wiesz, nawet nie mogę na pogotowie jechać, bo zaraz przypiszą kolejne rzeczy. Masakra. Nie, może pieprzyć tego lekarza, prześpię się. Zobaczymy, co będzie jutro. Czekaj, napisz SMS-a. Co z moim motocyklem? Nie wiem, najważniejszy na razie jesteś ty. Tak. To przyjedzie, czy nie? Myślę, że tak. Cholera. Przespałbym się w sumie. Aha. Cholera, byli na służbie. Szybko. Tu. Dzień dobry, co tu się stało? Kurde, karetkę wezwaliście, serio? No, w trakcie patrolu byliśmy, to najszybciej jak się dało przyjechaliśmy. Dobra, ja, tylko słuchaj. Nie jest to jakieś oficjalne? Spokojnie. Co się stało? Niech mnie pani doktor sprawdzi, bo... Dobra. To powiedz mi, co ci się stało? No, wjechał we mnie samochód i potem trzech gości mnie znało. Tak ciężko mi się oddycha, tak. Bardzo ciężko tak. Zobaczę, co tam jest. Ja. Boli mnie strasznie. Powiedz mi, czy boli, jak cię tu dotykam. Tak. Możemy mieć podejrzenie z połamanych żeber, ale to trzeba byłoby go na rentgen zabrać. Cholera to... Nie, czy pan chce jechać? Nie. Nie możemy, pani doktor. No dobra. Słuchaj, bo złamane żebro nie jest aż takim problemem. Da się to, żeby to się zrosło naturalnie, tylko musisz się oszczędzać. Tylko powiedz mi, czy jeszcze gdzieś się boli, czy tylko te żebra? Nie, wszystko mnie boli. Żygać mi się chce. A nie przewróciliście przypadkiem na głowę jakoś? Niech, nie pamiętam nawet. Pamiętam tylko moment uderzenia i potem jak się obudziłem na ziemi i... No, to takie urywki mam, przybitki. Mamy też szansę wstrząsu mózgu. To też jest już dosyć niebezpieczne. Ale mówisz, że nie chcesz jechać do szpitala, tak? No, nie możemy, pani doktor. Jakbyśmy chcieli, dobra, to nie możemy. To poczekaj tę chwilę, to ci przyniosę leki i najwyżej tak to załatwimy. Weź mi przynieś morfinkę, mu podamy i szybko to załatwimy. Oczywiście. Tylko powiedz mi mniej więcej jeszcze w jakiej skali od 1 do 10 ci to boli. Nie wiem, jak boli na 10, więc nie będę się określał. Okej. Okay. Tutaj w torbie, pani Iżada. Dobra. Proszę. To właśnie połóż. Uważaj, może zaboleć, chociaż wątpię, że zaboli. Kucie robię, uwaga. O! Już ci podaję, zaraz powinno przejść. Dobra. Daj sobie chwilę, powinno zaraz przejść. O cholera. Szybko to działa. Nawet cię mogę podnieść na chwilę, ale... Dobra, tylko ej, spokojnie, bo zaraz polecisz. Co takie omylne, nie?
Mhm. Dobra, muszę ci walnąć jeszcze naszą regułką. Jakby coś się działo w przeciągu 48 godzin, to musisz się do nas zgłosić i w sumie tyle. No już. Dziękuję, pani doktor. Nie masz za co. O, mam pani dług. Taka praca, no wiesz. No, ale za to akurat pani nie płacą. No za to nie, ale... Jakoś trzeba mieć kontakty, tak? Rozumiem. Na pewno, jak będę w stanie, to pomogę. To my jedziemy dalej, żeby nie było żadnego problemu. Jasne, dziękuję. No, do zobaczenia, oby nie przy wypadku. Do widzenia. Jakby motocykl? No, powiem ci tyle. Jest uszkodzony, ale no, jest sporo do roboty, bo... Gdzie on jest? Nie chciał odpalić, nie? Gdzie tam on jest? Łańcuch jest zerwany tutaj, stoi, za ambulansem. Cholera. Ja pierdolę. Łańcuch widziałem zerwany. Tak, wszystko tu poszło. Przewód paliwowy. A, gaźnik, w ogóle gaźnik jest pęknięty. Nie wiem jak to jest możliwe, ale mam po prostu gaźnik ci pękł. O, to zanim to się naprawi, to trochę minie. No. Cały silnik jest do wymiany. Ja ci to ogarnę. Da się odratować go, nie? Tak, to trzeba zamówić, no. No tutaj widzi, że paliwo skapło na blok, dlatego on tak kurde kopsi, nie? No nic, dobra, idę się przespać. Dzięki. Jutro będzie w szkole, Hunter? Muszę być. Dobra, do zobaczenia. No, będę spojrzeć się w warsztacie. Dzięki, Hunter. Dzięki, Grayson. Ja pierdzielę, widzowie. No i wszystko w dupę tak naprawdę. A nic, widzowie. Nic z tym nie zrobimy. Musimy się z tym pogodzić. Moi drodzy, witam was w kolejnym pięknym dniu w tej serii. Czy pięknym? Zobaczymy. Mój piękny motocykl nie nadaje się do niczego. Moi drodzy, i teraz... Problem jest taki, że ja mam połamane żebra, w zasadzie nie powinienem nic robić. Cholera, myślałem, że tutaj stoi gdzieś ten drugi motocykl. Nie no, chyba gdzieś tam stoi. Chyba, że tamci już go zaczęli obracać, w sumie ten gościu pracował całą noc. Tutaj widzę, że drzwi teraz też podmontował. Cholera, nie ma go. Kurde, myślałem, że sobie wezmę ten motocykl i nim pojadę. Ja pierdzielę, widzowie, ale tragedia, co? Spodziewaliście się takiego obrotu sytuacji? Ja też nie. No nic, widzowie, to pożyczę sobie te auto, co tu mamy. Czemu przyjechałeś? Martwiłem się. Chciałem sprawdzić, czy jesteś w szkole. To właśnie się zbieram, ale nie mam na czym dojechać, więc zbierę tą furę. Dobra. Jak w klubie? Co się działo? Nie, na razie spokój. Nie masz tu żadnych kamer, co? Nie, absolutnie, a co? Cholera, no chciałbym się dowiedzieć, kto to był. Nie pamiętam. Ale to nie tutaj, to było tam na skrzyżowaniu dalej. Aha. Ja się tutaj jakoś, no, dowiozłem to taksówka. Dobra, nieważne, ja muszę jechać, wiesz? Dobra, jak chcesz, to się odzywaj. Czy ja, nie wiem kiedy, no dobra, nieważne. Kurde, dobra, widzowie, widzicie? No, ciężko się jedzie teraz młodemu. Młodemu, nawet ja powiedziałem, że młody. Dobra, widzowie, jedźmy do tej szkoły, kurde. Nie wiem, czy powinien kamizelkę teraz mieć, ale no dobra, no zostawiam w aucie najwyżej. Ten samochód to jest pożyczony od tego mechanika, tam załatwił mi, że mogę sobie 2-3 dni pojeździć, zanim nie ogarnę czegoś swojego. Więc chociaż tyle, moi drodzy, no. Nie, muszę motocykl ogarnąć teraz i muszę się poskładać do kupy. Nawet szczerze, nie wiem, czy teraz byłbym w stanie, moi drodzy, w ogóle jeździć na motocyklu po tym wszystkim. Regeneracja i te wszystkie inne rzeczy. No jednak to był wypadek, ale oni też we mnie nie wjechali w obrotnie jakąś wielką prędkością. Ja też nie byłem rozpędzony, dlatego też gdzieś od razu wstałem po tym i doszło do bójki. Ta bójka mnie tak naprawdę doprawiła. Pani doktor też tam podała jakieś środki, więc no na szczęście bez jakichś złamań i innych rzeczy. Też nie ma jakichś większych otarć, bo byłem brany w grubą kurtkę, moi drodzy, jakieś tam te. Cholera, Johnny jedzie. Co on tak właśnie? Drażni mnie ten Johnny, moi drodzy, bo on nie jeździ w ogóle na swoim tym. Jeździ, kiedy mu wygodnie, nie? Tak jakby coś było ważniejszego niż jazda na tym. Ciekawe, moi drodzy, to nie jest taki prezydent klubu, jaki powinien być. Gościu, mam wrażenie, że wykorzystuje wizerunek klubu do jakichś swoich szemranych interesów, nie? Tak jakby wydaje mi się, że on tylko specjalnie chciał objąć ten klub, żeby nie trzymać tych tradycji i tych wszystkich innych rzeczy, tylko właśnie po to, moi drodzy, żeby sobie mieć grupę ludzi do wykonywania jakichś kolejnych tam zadań. Przynajmniej ja to tak odbieram, jestem ciekaw, jak wy to odbieracie. Dajcie znaka w komentarzu. Wiecie co, tutaj zaparkuję to auto i kamizelkę sobie tutaj zostawię w tym samochodzie. To są mi chłopaki. Kurde, plecaka nie wziąłem, ale chyba w szafce zostawiam ostatnio. No, w szafce. Teraz w tym domu to ja się boję do tego mieszkania chodzić, więc tam generalnie nic jakoś tak za bardzo nie zostawiamy, no, w ostatnich odcinkach. O, siema, Hunter. Cześć.
Ty, słuchaj. No. To nieco słyszałem i jakaś, coś, jakiś przypał masz u dyrektora, nie? Ja za co? Lepiej jakby się, nie wiem właśnie o co, bo nie słyszałem, ale wiem, że do dyrektora, że, żebyś się udał lepiej, nie? Dobra, idę. Bo tylko czekali, aż przyjdziesz, nie? Ja stwierdziłem, że przyjdę przed szkołą na ciebie, ci powiem. Co, to. Na górze ma gabinet, nie? Ta, no. Dobra. Kurde, ja taki połamany do tej szkoły, moi drodzy. Dobra, chodźmy. Ciekawe za co, przypomnę. Przecież nic nie zrobiłem, widzę, jestem grzecznym studentem. O, to jest, nie, to nie jest dyrektor. Nie, dobra. Ciekawe co chce. Fajnie to się skończy jakąś małą uwagą i tyle, moi drodzy. Nie, nie, wszystko jest załatwione. Tak, jesteśmy na miejscu. Jak najbardziej. Tak. Wszystko będzie załatwione. Ej, ja kojarzę tego policjanta, moi drodzy. Co jest? Tak. Jasne. My się gdzieś nie widzieliśmy? Ja cię znam? Ciekawe. To już panu powiedziałem. Oho, wejdź. Panie dyrektorze? Dzień dobry. Dobry, chcieliśmy widzieć dyrektorze. No oczywiście, że chciałem cię widzieć, ponieważ mam pewną przemowę do ciebie. Aha. Hunter, wezwałem cię tutaj z powodu bardzo, może, że tak powiem, niezwykle poważnej sytuacji, która dotyczy ciebie. Mhm. Przez lata byłeś częścią naszej społeczności i zawsze ja wierzyłem w ciebie, że masz szansę rozwijać się, uczyć i stawać się lepszym człowiekiem z większym doświadczeniem i umiejętnościami. Niestety, przyszedł pan policjant i opowiedział mi pewne sytuacje z twoim udziałem. Jakie sytuacje? I musiałem cię tutaj zgromadzić. Te sytuacje były dowodem na to, że twoje działania stały się zagrożeniem zarówno dla ciebie, jak i dla innych uczniów, więc... Że co? Panie dyrektorze, chyba pan dyrektor nie wierzy w jakieś... Ten, pokazali pan dyrektorowi jakieś dowody, cokolwiek? Tak, panie dyrektorze, zostały mi ukazane. Przecież ja jestem wzorowym uczniem, został mi miesiąc do zakończenia nauki i kończę pana uczelnię. Dobrze, dasz mi dokończyć? No oczywiście. College to miejsce nauki i miejsce, które powinno być wzajemnym szacunkiem i odpowiedzialnością. Nie tylko za twoje decyzje, ale także za decyzje całej społeczności i college'u. Twoje zaangażowanie w twoją, tutaj podepnę, twoją działalność przestępczą, niezależnie od jej skali czy kontekstu, jest czymś, czego nie możemy tutaj i nie będziemy tolerować w college'u. Twoje działania podważyły moje zaufanie, które miałem do ciebie. Podważyło to zaufanie nauczycieli oraz uczniów, a także całej szkoły. Rozumiem, panie dyrektorze. Rzeczy samej. Rozumiem, że młodość bywa czasami przewrotna i bywają trudne decyzje i błędy, ale każda decyzja niesie za sobą konsekwencje. Właśnie dlatego z przykrością muszę poinformować, że zgodnie z naszymi zasadami jesteśmy zmuszeni podjąć decyzję o twoim wydaleniu z uczelni. Że co? Słyszałeś. Że ja? Wyrzucony? Nie godzę się! Nie godzę się na to! Halo, Hunter? Słyszysz nas? Panie dyrektorze, ja naprawdę został mi miesiąc do egzaminów. Czy to jest konieczne? Hunter, wiem, że to nie jest łatwa decyzja. Ani dla nas, ani dla ciebie. Jestem pewien, że wyjdzie ci to na dobre. Nie możemy przymykać oczu na to, co się wydarzyło. Jest pan dyrektor pewien tego? Tak. Chciałbym, żebyś zrozumiał, że ta sytuacja... W takim razie nie mam nic do dodania. Do widzenia. Do widzenia. W sumie ja też nie jestem. Wiedziałem, że cię skądś znam. Ale ja takich rzeczy nie zapominam. Wracamy na pałac. Cholera.